Kompaktowy SUV to jest niezwykle pojemne pojęcie i mnóstwo aut rości sobie prawa do tej nazwy. Toyota RAV4 to weteran tego segmentu, do którego Renault Kadjar dołączył tak naprawdę dopiero niedawno. Ale czy te dwa samochody są dla siebie konkurentami? Dzisiaj to dla Was sprawdzimy, porównując ze sobą szereg cech i parametrów tych dwóch samochodów. Za 120 tysięcy złotych dostajemy topowego Kadjara ze 130-konnym silnikiem 1.6 DCI, napędem na 4 koła i bardzo bogatym wyposażeniem. LEDowe reflektory, nawigacja, nagłośnienie Bose, kamera cofania, wirtualne zegary, 19-calowe alufelgi i komplet asystentów jazdy. To wszystko jest już w cenie. RAV4 ze zbliżonym wyposażeniem, ale uboższym o kilka gadżetów, kosztuje 123 800 zł. Egzemplarz testowy jednak z licznymi dodatkami, który widzicie, kosztuje 162 500 zł. Pod jego maską tkwi dwulitrowy silnik konstrukcji BMW o mocy 143 koni mechanicznych. Japończycy otrzymali go w ramach partnerstwa z niemieckim producentem. Kiedyś w RAV4 z silnikiem wysokoprężnym można było mieć też napęd 4x4. Teraz takie połączenie już nie występuje. Tak samo jesteśmy skazani na manualną skrzynię. Klapa bagażnika Renault Kadjara nie ma klamki, tylko chcąc ją otworzyć, trzeba trafić w taki maleńki guzik umieszczony tutaj pod krawędzią, no i chwycić za właśnie często brudną klapę. Zderzak mocno wystaje i w ogóle próg jest wysoki, przez co dostęp do bagażnika nie jest tak prosty, jakbyśmy sobie tego życzyli. Sięgając po coś w głąb bagażnika, automatycznie opieram się o zderzak, który może być brudny. Wewnątrz widok znajomy dla właścicieli Nissana, bowiem mamy tutaj takie dwie półki, które można na przykład ustawić pionowo, w ten sposób podzielić sobie tą przestrzeń, tą pojemność, która wynosi 472 litry. Mamy schowek pod podłogą, a jeszcze pod tą drugą podłogą mieści się subwoofer i zestaw naprawczy. W razie przebicia gumy nie możemy tutaj zamówić koła dojazdowego. W wersji Bose jest subwoofer, który nam to uniemożliwia. W bardzo wygodny sposób można składać oparcia kanapy. Wystarczy pociągnąć za tą dźwignię, ono sobie automatycznie opada i możemy tutaj włożyć jakiś taki długi przedmiot. Podłoga jest niemalże równa, nie ma tutaj problemu, że gdzieś tam się ten przedmiot o coś oprze. No i na przykład na torby z zakupami przewidziano praktyczne haczyki. Zerknijmy, jak to wygląda w Toyocie. W tym egzemplarzu RAV4 mamy elektrycznie sterowaną klapę bagażnika, którą mogę otworzyć na przykład wygodnie z pilota. Ale działa ona dość wolno, jest dostępna od dość bogatej wersji wyposażeniowej Style, także niekoniecznie jest to rozwiązanie warte polecenia. Świetnie w RAV4 rozwiązano za to niski próg załadunku. Jest on aż o 16 cm niższy niż w Renault, a to oznacza, że wkładając tutaj ciężkie przedmioty, ciężkie bagaże, będzie nam dużo wygodniej, także zderzak jest węższy. Pojemność 547 litrów to jest aż o 75 litrów więcej niż w Renault, co przy rodzinnych wypadach wakacyjnych może mieć ogromne znaczenie. Pod podłogą sporo miejsca na drobiazgi, ale mieści się tutaj także bezproblemowo roleta i taka siatka, którą możemy dzielić przestrzeń bagażową, tak jak to mogliśmy robić w Renault przy pomocy półek. Natomiast pod tym wszystkim znajduje się dojazdowe koło zapasowe. W Renault jednak lepiej rozwiązany był mechanizm składania tylnej kanapy. Mogliśmy w tym miejscu pociągnąć dźwignię. Tutaj muszę pójść do fotela, chwycić za dźwignię i dopiero teraz mogę wkładać do bagażnika duże przedmioty. I tutaj także podłoga jest niemalże płaska, bardzo dobrze rozwiązane. Usiądźmy teraz na tylnej kanapie RAV4. Do przepastnego wnętrza RAV4 wsiadamy przez duży otwór drzwiowy. Także nie tylko mi jest wygodnie, ale także gdybym tutaj wkładał na przykład dziecko
fotelik. Mam mnóstwo miejsca na kolana, mam dużo miejsca nad głową, siedzisko jest głębokie, wygodne, mogę regulować oparcie, nawet je tak mocno odchylić do takiej pozycji półleżącej, tutaj sobie uciąć drzemkę. No i jestem pewny, że zwróciliście uwagę także na tą skórzaną tapicerkę z tym eleganckim, pikowanym przeszyciem, ale niestety jest to element zarezerwowany wyłącznie dla topowej wersji wyposażeniowej Prestige. Jeżeli bym tutaj usiadł z dwoma innymi pasażerami, okej, nie byłoby najwygodniej, ale ten środkowy na pewno doceniłby fakt, że tunel jest bardzo niski, także jest sporo miejsca także i na jego nogi. I właściwie jedyna rzecz, którą tutaj mogę Toyocie wytknąć, to to, że zapomniano o dodatkowych nawiewach dla pasażerów tego rzędu. Zobaczmy, jak to wygląda w Renault. Do Renault Kadżara już nie wsiadam tak wygodnie jak do Toyoty RAV4. Otwór drzwiowy jest mniejszy, trzeba się przecisnąć przez węższą szparę pomiędzy drzwiami a karoserią. No i pomimo tego, że miejsca na kolana mam właściwie dość, to też nie siedzę tak wygodnie jak w Toyocie, bowiem siedzisko jest krótsze, oparcie jest ustawione bardziej pionowo i nie mogę regulować kąta jego nachylenia. Nad głową mam wystarczająco miejsca, ale jednak trochę mniej niż w Toyocie, ale dużo gorsze jest to, że zagłówek, nie jestem w stanie go wyżej podnieść i on mi nie sięga, właściwie sięga mi tylko do połowy szyi. Podobnie jak w Toyocie, zapomniano o nawiewach dla pasażerów siedzących tutaj na tej kanapie. No i też ten tunel jest dużo wyższy, także pasażer siedzący po środku ma mniej miejsca na swoje stopy. Przesiadamy się naprzód. No dobra, to jedziemy. Wnętrze Renault Kadżara robi bardzo dobre pierwsze wrażenie, a to za sprawą tego, że odelżono tutaj kokpit o wiele przycisków. Jest ekran dotykowy, który można sobie dowolnie konfigurować według najczęściej używanych funkcji. Sterujemy też multimediami, mamy bezpośredni dostęp do asystentów jazdy. Jest to nieźle zrobione, ten ekran jest tutaj blisko ręki, to jest fajne. Także jakość wykończenia tego kokpitu jest całkiem niezła, aczkolwiek niektóre plastiki mogłyby być trochę mocniej zamontowane. Jedyne, czego nie rozumiem, to to, dlaczego tutaj jest spłaszczona kierownica, w zupełnie jak w jakimś sportowym samochodzie, w takim rodzinnym vanie, to chyba jest nie na miejscu. Fajnie, że są wirtualne zegary, można zmieniać grafikę tych zegarów, ale właściwie niewiele więcej, także to jest tutaj bardziej w charakterze gadżetu. Jeżeli miałbym się jeszcze do czegoś przyczepić, to troszeczkę za miękki fotel. Siedząc na nim dłużej, lekko się z niego zsuwamy, on powinien trochę lepiej podpierać, także to jest taka rzecz, ale dzięki temu, że zastosowano tutaj elektromechaniczny hamulec ręczny, jest więcej miejsca na tunelu środkowym, także mamy tutaj cup holdery, które nawiasem mówiąc mogłyby być troszeczkę głębsze. Wkłada się tutaj duży kubek z kawą, może on łatwo wypaść. Tak samo boczne kieszenie w drzwiach też mogły być minimalnie większe. Co to za francuski samochód, w którym w bocznych drzwiach nie możemy nawet przewieźć butelki wina. Pod maską tkwi najmocniejszy dostępny w Kadżarze silnik, czyli 130-konny diesel. Według Renault rozpędza się on w 10,5 sekundy do setki. My zmierzyliśmy prawie sekundę więcej. Ten egzemplarz jest wyposażony w opcjonalny napęd na 4 koła, którym można sterować okrętłem umieszczonym na tunelu środkowym. Możemy korzystać z napędu na przednie koła. Jest tryb auto, który samoczynnie reguluje rozdział momentu obrotowego między osie. Wówczas też na ekranie mogę śledzić tę proporcję. I jest jeszcze funkcja lock, która powoduje zblokowanie tego stosunku rozdziału mocy między osiami. Na przykład przydatne, kiedy zjeżdżamy z utwardzonych dróg. Ale napęd 4x4 przydaje się nie tylko poza utwardzonymi szlakami, także kiedy dynamicznie ruszamy, nawierzchnia jest nieco wilgotna, wówczas ten moment obrotowy, który wynosi 320 Nm, rzucony na przednią oś, to jest sporo. Także przyda się, kiedy część z tego trafia na tylną oś, wówczas możemy efektywniej ruszyć. ASR nie ma już tyle pracy, koła nie buksują. Choć moment obrotowy jest taki sam jak w Toyocie i też pojawia się on przy 1750 obrotów,
silnik Kadżara przez swoją mniejszą pojemność no, ma po prostu słabszy ten dół. Dodatkowo zestopniowanie skrzyni powoduje, że czasem rzeczywiście silnik wpada w zbyt niskie obroty i zanim się z niego wygrzebie, ta reakcja na gaz wtedy jest odpowiednio gorsza. Jest to troszeczkę irytujące. Układ kierowniczy Kadżara jest, powiedzmy sobie szczerze, taki sobie. Czuć w nim pewną sztuczność. Na pewno ten w RAV4 mi się bardziej podoba, ale w rodzinnym SUV-ie to nie jest takie ważne. Dużo bardziej istotny jest komfort resorowania. I tutaj czuję, że zawieszenie Kadżara zestrojono nieco sztywniej i niestety z lekką stratą dla komfortu. Pokonując chociażby progi spowalniające, z którymi RAV4 radzi sobie bardzo dobrze, tutaj nierówności idą jednak dużo bardziej w kręgosłup. Być może dlatego też zamontowano nieco miększe fotele, żeby troszeczkę zniwelować sztywność tego zawieszenia. Na plus należy zaliczyć Kadżarowi na pewno cichszą pracę silnika i mniej słyszalny szum opon niż w Toyocie RAV4. W Toyocie RAV4 pracuje większy silnik, bo dwulitrowy i mocniejszy o mocy 143 koni. No i tą swoją moc i pojemność rzeczywiście podkreśla brzmieniem. Jest głośniejszy, głośniej klekocze i to już od najniższych obrotów, a kiedy wskazówka przekracza 3000 obrotów, no to wtedy już w ogóle robi się mało przyjemnie. Silnik jest słabo wyciszony i także głośniej słychać szum toczenia opon. Także mimo niedawno przeprowadzonego liftingu w RAV4, niestety w kabinie nadal jest głośniej. Podobnie jak w Kadżarze, tutaj także mamy układ start-stop, który akurat w Toyocie działa sprawniej i co także odbywa się sprawniej w RAV4, to charakterystyka rozwoju mocy. Pomimo tego, że moment obrotowy jest identyczny, jednak moc jest wyższa, no i ten dół tego silnika jest w Toyocie lepszy, także zestopniowanie skrzyni mi się bardziej podoba. Tak naprawdę mniej musimy operować lewarkiem. Silnik przyspiesza także chętnie przy niższych obrotach niż Kadżar. Pochwaliłem Toyotę za bardziej dopracowany silnik, ale niestety za kokpit muszę ją zganić. Mimo tego liftingu wiele materiałów tutaj użytych nadal jest słabej jakości. Cała góra kokpitu jest taka twarda, nieprzyjemna. Wiele przycisków jest w ogóle rozrzuconych bez żadnego ładu i składu po desce rozdzielczej. Niektóre są ukryte gdzieś tutaj na dole, także ekran jest mocno odsunięty od kierowcy. No, jeśli chodzi o kokpit, to ten w Kadżarze mi się bardziej podoba. Naprawdę szkoda, że silnika RAV4 nie wyciszono lepiej, bo generalnie podróżowanie tą Toyotą jest bardzo przyjemne. Szczególnie zawieszenie dobrze się udało inżynierom Toyoty. Jest ono komfortowe, sprawniej tłumi nierówności od tego w Kadżarze. Także progi spowalniające no, nie uderzają tak mocno w kręgosłup podróżujących jak w Kadżarze. Także fotele obszerne, dobrze wyprofilowane, pozwalają tutaj na wygodną podróż. No, szkoda tylko, że ten hałas, ten komfort akustyczny mógłby być lepszy. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego Toyota nie oferuje już silnika wysokoprężnego w połączeniu z napędem na 4 koła. Tym bardziej, że tutaj no, jest do przekazania naprawdę spory moment obrotowy i te koła potrafią zabuksować przy szybkim starcie, nie mówiąc już o tym, że tego typu SUV powinien mieć taką opcję jak 4x4. Oba auta doskonale sprawdzą się w roli samochodów rodzinnych. Jeżeli zależy Wam jednak na bogatym wyposażeniu w dobrej cenie, a napęd 4x4 to absolutny must, bierzcie Renault Kadżara. Jeżeli jednak ważniejszy od gadżetów jest dla Was każdy dodatkowy liter bagażnika, potrzebujecie dużo miejsca także w tylnej części kabiny i Kadżar ze swoim ponad 11-sekundowym sprintem do setki wydaje Wam się zbyt wolny, RAV4 będzie wówczas lepszym wyborem.